Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu z Warczakiem o prawie. Temat naszego dzisiejszego spotkania powinien zainteresować wszystkie osoby, które aktywnie funkcjonują na rynku pracy. Zarówno przedsiębiorców, jak i pracodawców, a z drugiej strony również osoby zatrudnione. Będziemy bowiem dzisiaj mówili o kwestii ubezpieczeń społecznych i funkcjonowaniu ZUS-u również w trakcie COVID-u. Osobą, która najlepiej może na tym powiedzieć, jest pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którą bardzo serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w naszym spotkaniu. Dziękuję za zaproszenie, panie profesorze. Witam państwa. Dziękuję. Proszę państwa, kwestia COVID-u bardzo istotny sposób uderzyła w rynek pracy, w tym również w kwestii ubezpieczeń społecznych. Ponieważ większość naszych tutaj słuchaczy są to osoby, które funkcjonują stosunkowo niedawno na rynku pracy, więc może dobrze by było, żebyśmy uzyskali taką praktyczną i rzetelną odpowiedź, jaka jest sytuacja młodych na rynku pracy i również w zakresie ubezpieczeń społecznych. Pani profesor, tak. Co na ten temat moglibyśmy powiedzieć? Tak, mnie interesuje w ogóle kwestia nie tylko z racji pełnionych obowiązków publicznych młodych osób na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych, ale z tego tytułu, że od kilkudziesięciu lat jestem nauczycielem akademickim i śledzę losy tysięcy naszych wychowanków i absolwentów. Ale tytułem wprowadzenia też popatrzyłam do badań, ponieważ organizuję takie debaty o sytuacji osób na młodych osób na rynku pracy w ubezpieczeniach. Co w badaniach się podaje? Badania z 2019 roku pokazują na pewnej reprezentatywnej próbie, że młode osoby do 29 roku życia oceniają negatywnie swoją sytuację na rynku pracy. A więc to dotyczy prawie 62%. Kilkadziesiąt procent mówi, że ta sytuacja jest w ogóle bardzo negatywna i tylko kilka procent uważa, że ona jest dobra. I te badania jak gdyby powtarzają wyniki sprzed dwóch lat, 2017 roku. Co pracodawcy mówią o młodych osobach? Pracodawcy mówią, że młode osoby wymagają daleko idącego doinwestowania, że ukończone studia nie są już takim wystarczającym kryterium, żeby można było powierzyć różnego rodzaju obowiązki. Chociaż trzeba dzisiaj tak powiedzieć twardo, że młodzi ludzie dzisiaj są czterokrotnie lepiej wykształceni niż ich rodzice. Skoro tak, to oznacza, że dużo pozostaje tutaj pod adresem tego sposobu kształcenia, skoro pracodawcy z drugiej strony mówią, że trzeba właśnie tyle w nich doinwestować. Młodzi ludzie dzisiaj w warunkach COVID-u na rynku pracy w systemie ubezpieczeń społecznych utrzymują się w zależności od tego, kim są. Jeżeli popatrzymy na młodych ludzi do 29 roku życia, to pamiętajmy, że oni stanowią istotną część w ogóle ludności Polski. To jest praktycznie 16%. Kiedy ja popatrzyłam do systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń emerytalno-rentowych, mamy 15 milionów na koniec roku tych osób. Mamy praktycznie 11,5 miliona pracowników. A więc zadałam pytanie analitykom, ilu mamy tam młodych pracowników do 29 roku życia. No to jest ich na te 11,5 miliona prawie 1,9 mln, a więc to jest... Właśnie, chciałem zadać pytanie, czy mówimy tutaj o pracownikach w rozumieniu prawa pracy? Oczywiście tak, mówimy o pracownikach w takim znaczeniu prawa pracy, a więc oni stanowią dość ważny komponent i również tutaj przeanalizowaliśmy taką sytuację, czy w tym ostatnim okresie nastąpiła daleko idąca jakaś fluktuacja, obniżenie tej liczby. Mniej więcej utrzymują się ci młodzi pracownicy w tej ogólnej liczbie pracowników w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym na tym poziomie. Ale fenomen jest taki, że kiedy przeanalizujemy sytuację na rynku pracy osób zatrudnionych na podstawie zwłaszcza umów cywilnoprawnych, tak, czy też prowadzących działalność gospodarczą,
to tutaj mam ustalenia następujące. Wynika z różnych analiz, także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów, że jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, oczywiście bez umowy o dzieło, żeby była jasność, mówię o zleceniu, o agencji, o świadczeniu usług, na około 1 100 000 osób, aż 37,2% to są te osoby do 29 roku życia, czyli to one stanowią tutaj rzeczywiście taki istotny element, ale kiedy już patrzymy na przykład na taką sytuację, że te osoby są pracownikami i zleceniobiorcami, to zdecydowanie jest to mniejszy wskaźnik, a więc albo są najczęściej pracownikami, albo tymi zleceniobiorcami. No, oczywiście mówimy także często o młodych ludziach, zwłaszcza jak dojdziemy dzisiaj w dyskusji, jak starczy czasu do pokolenia Z, że oni deklarują w dużym stopniu tą chęć bycia przedsiębiorcami. Jak wiemy, mamy różne możliwości prawne bycia przedsiębiorcą. To są też możliwości dedykowane dla tych osób młodych do 29 roku życia, czy trochę ponad tą granicę. No i tutaj podsumowując ubiegły rok, popatrzyliśmy także na tą podstawową formę opłacania składek, to jest od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Jaka tutaj jest skala korzystania z działalności opłacania od tego podstawowego ryczałtu? Jest niewielka, to jest tylko 6%, a więc pozostałe osoby są zdecydowanie w wieku wyższym niż 29 lat. No to w takiej sytuacji przeszliśmy do takiej analizy tych innych form mniejszego obciążenia składką i jak chociażby kwestia dotycząca opłacania składki o 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli w tym roku to jest 840 zł. Może tutaj rzeczywiście ci młodzi ludzie korzystają w większym stopniu, tak? I odpowiedź jest bardzo pozytywna, że ci młodzi ludzie do 29 roku także stanowią ponad 30% w ogóle tej formy prowadzenia działalności, czyli próbują, rozpoczynają przez te 2 lata płacić tą niższą składkę. A więc te badania i analizy pokazują także, że te osoby młode na rynku pracy są w różnej tej sytuacji faktyczno-prawnej, stanowią istotną część pracowników, ale także tych nietypowych form, zwłaszcza umów cywilnoprawnych. No właśnie, przechodzimy tutaj do umów cywilnoprawnych i teraz pojawia się informacja w prasie dosyć mocno w tej chwili nagłaśniana, że wszystkie umowy zlecenia, te oświadczenia usług mają być ozusowane. Jak tutaj sytuacja wygląda również w kontekście tych młodych, dla których właśnie zostało to już wspomniane, większość z nich między innymi z tego powodu te umowy realizuje? Tak, to jest taki temat, który mówiąc bardzo kolokwialnie, jak pan profesor wie, wałkujemy od wielu lat, analizujemy to uproszczenie zasad obejmowania ubezpieczeniem społecznym. Mówimy, że ta historia w polskim prawie ubezpieczeń, że mamy zbieg tytułów do ubezpieczeń, jeżeli jesteś A, to nie jesteś B, jak jesteś A i B, to niekoniecznie jesteś C i tak dalej. I de facto w ubiegłym roku rozpoczęliśmy pracę takiego zespołu międzyresortowego, żeby ustalić, na ile jest realna zmiana tego stanu prawnego, żeby uprościć te przepisy i zaproponować pewne rozwiązania, no, które by jednak były też nie tylko postrzegane z punktu widzenia obowiązków składkowych, ale też i uprawnień do świadczeń. I te prace zostały zakończone, zostały też przez niezależny think tank ogłoszony raport. Myśmy wokół tego raportu zrobili bardzo dużą dyskusję z udziałem partnerów społecznych, pracodawców, związków zawodowych, ekspertów. No i kierunek tych naszych prac i tego raportu jest takie, że rzeczywiście należy doprowadzić do zmiany ustawodawstwa w kierunku oskładkowania wszystkich umów zlecenia. Nie dotyczy to w ogóle umowy o dzieło, to zaraz o tym powiem, dlatego że to jest zupełnie inny rodzaj umowy i on tutaj się zupełnie nie mieści w ramach tych kategorii obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Natomiast zanim to zaproponowaliśmy, ten think tank przy pomocy zakładu wykonał z Ministerstwem Finansów ogromne badania, jaka jest struktura tych wszystkich, którzy w Polsce pracują na podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia. Prawie 60 ile
ileś procent, głównie są to osoby w wieku powyżej 40 roku życia, które mają kilka umów zlecenia i przeciętny przychód z tej umowy przekracza 7 tysięcy złotych, a więc nie mówimy o tych młodych, którzy najczęściej mają umowę zlecenia do minimalnego wynagrodzenia czy do 1400 zł. Generalnie są to osoby o wysokim uposażeniu, które mają wiele, wiele umów zlecenia. No i jesteśmy tak naprawdę jedynym krajem w Europie, że tak wysoki przychód nie jest w ogóle oskładkowany, czyli te osoby w średnim wieku w ogóle nie budują sobie kapitału emerytalnego. Potem mamy oczywiście problemy przybywających emerytur poniżej minimalnej, emerytur minimalnych. Naprawdę to są duże przychody i jak gdyby też w tych pracach zostały obalone te mity, tak naprawdę kogo i kto w tej chwili tak korzysta z tej sytuacji, że jedna umowa i przychód na podstawie minimalnego wynagrodzenia 2800 zł wyłącza ten obowiązek ubezpieczenia społecznego. Projekt w tym zakresie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało już w ubiegłym roku i jest on skierowany do dalszych prac, także tutaj to jest jak gdyby kontynuacja tych prac, o których mówiłam. A czy jest jakaś perspektywa, czy to jest ten... Projekt zakłada, że to jest początek 2022 roku, dlatego że takie przepisy i składkowe, i podatkowe no muszą wejść na cały rok kalendarzowy, a więc tutaj w ogóle ten proces legislacyjny jeszcze się nie rozpoczął. On musi przejść całą drogę, musi być jakiś okres vacatio legis. I także ja zachęcam do zapoznania się zwłaszcza z tym bardzo ciekawym raportem, który zmierzył się i przedstawił tą fotografię stanu faktycznego, kim jest dzisiaj ten zleceniobiorca, kogo dotyczą te słynne zbiegi, jakich branżach, w jakich zawodach, ale konstatacja jest taka, że to są te osoby powyżej 40 roku życia z wysokimi przychodami, ponad 7 tysięcy złotych miesięcznie, od których te składki nie są odprowadzane. No dobrze, w takim razie ta forma, o której mówiliśmy wcześniej, samozatrudnienie, czy tutaj też planowane są jakieś zmiany, jeżeli chodzi o kwestie ubezpieczeń społecznych? W tej chwili mamy taki stan faktyczny i prawny, tak, że tą podstawową formą oskładkowania tej przedsiębiorczości to jest przychód nie mniej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, a więc czyli miesięcznie teraz 1444 zł, to jest składka ze zdrowotną 381 zł. I z tego korzysta około 1 000 000 osób. To jest podstawowa kategoria. Potem jest ta mała działalność gospodarcza, tak zwany potocznie mały ZUS plus. ZUS jest jeden, ogromny, nie ma małego, dużego, notabene, no ale gdzieś tam potocznie. Tak, to jest forma, która się bardzo dobrze rozwija od 2 lat. Ona jest trochę oparta na takim założeniu, że przychód w ubiegłym roku 120 tysięcy, ale składka od połowy dochodu za ubiegły rok mamy w tej chwili objęty tą formą 362 tysiące przedsiębiorców, a więc to się, oni nie korzystają z tej trzeciej formy, tak jak na przykład nasi młodzi do 29 roku życia, że płacą składkę 30% minimalnego od 840 zł. Tutaj ta składka jest gdzieś między tym przychodem właśnie te 30%, a podstawą wymiaru do 60% i to się jakoś kalkuluje tej grupie. No i oczywiście mamy przecież też ulgę na start, wtedy jest tylko przez pół roku składka zdrowotna, mamy marginalną działalność, to też jest prawie 80 tysięcy osób, które mają te przychody mniej niż połowa minimalnego. I to wydaje mi się dokonujemy takiej też no, ewaluacji, monitorujemy, co ewentualnie z tym możemy zrobić i ogłosiliśmy w ubiegłym roku naszą strategię rozwoju systemu zabezpieczenia czy ubezpieczenia społecznego i chcemy także w ramach tej strategii usprawnić tą współpracę z tymi przedsiębiorcami, wszystkimi. W związku z tym pracujemy w tej chwili nad tym unowocześnieniem, to jest automatyzacja rozliczenia z płatnikami składek, czyli faktycznie chcemy, żeby do końca przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął od wszystkich tych przedsiębiorców obowiązki ustalania podstawy wymiaru wysokości składki. To jest kontynuacja mojej reformy składki, którą wprowadziłam zespołem od 1 stycznia 2018 roku. No to jest, to byłaby
skok w ogromną przyszłość. To by było zdjęcie z pracodawców bardzo dużych obowiązków, które w tej chwili realizują i łącznie z tymi przedsiębiorcami i tymi jednoosobowymi i tymi zatrudniającymi kilka i tysiące pracowników pracujemy, pozyskujemy ich w tej chwili do tego projektu, no bo ta optymalizacja z kolei by nam wpłynęła bardzo na drugi projekt, automatyzację wypłaty wszystkich zasiłków. Obecnie część wypłacają przedsiębiorcy, część zakład. Chcemy to przejąć też w tej perspektywie do przyszłego roku, zautomatyzować. I proszę sobie wyobrazić, że zasiłki byłyby wypłacane bez wniosku na podstawie elektronicznych zwolnień i centralnie oczywiście, centralnie zarządzane. Także to planujemy na pewno. Co do podstawy wymiaru składki, pewno trzeba część przepisów uprościć, żeby można było automatycznie je stosować. Myśmy przeszli przez okres COVID-u ogromną szkołę, taką dotyczącą też tworzenia prawa, w takim kierunku, żeby ono było proste i dawało się walidować w sposób automatyczny. Takim klasycznym do nauczania też studentów jest przykład dodatku solidarnościowego, który wszedł w czerwcu w ubiegłym roku, gdzie proste przepisy wprowadziły kilka warunków, aby ubiegać się o ten dodatek solidarnościowy i to wszystko było walidowane już automatycznie, zaciągane z innych systemów, a więc jak ustanie stosunku pracy, jak bycie pracownikiem przez 60 dni i to pokazało, że w zasadzie przeszliśmy później w tarczach już kolejny na elektroniczne składanie wniosków i w dużym stopniu też zautomatyzowany sposób ich rozpatrywania, czyli ta walidacja dzięki temu uproszczeniu prawa byłaby możliwa. Więc dlaczego nie uprościć tych przepisów w taki sposób, żeby pracodawców odciążyć, zautomatyzować wypłatę zasiłków i to są te prace, które są w tej chwili w toku. No cóż, jak Państwo widzicie, tematyka ubezpieczeń społecznych jest wielowątkowa. To nie jest tylko, jak mówi się najczęściej, jeden ZUS. Mamy tutaj różne podstawy zatrudnienia, w związku z czym również różne podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Moim Państwa gościem była pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję panie profesorze, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy Państwa na nasz profil na LinkedInie i prosimy o komentowanie naszego dzisiejszego wywiadu. Do widzenia.